Następne 10 minut będzie poświęcone fragmentowi chyba jednego z największych problemów, jakie przed jakim stoi cywilizacja zachodnia, mianowicie problemowi starzenia się. Także jeżeli mogę prosić panią Agnieszkę Labus, która nam z Politechniki Śląskiej, która nam opowie o Laboratorium Architektury 60+. Bardzo proszę. 10 minut, dobrze? Mam nadzieję, że mi się uda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Agnieszka Labus, jestem adiunktem na Wydziale Architektury Politechniki Śląskiej i chciałam Państwu zaprezentować, powiem tak, inicjatywę, której jestem inicjatorką, Lab 60+. Ale nim do tego przejdę, to może chciałam udowodnić, że inspirację do swoich badań i swoich działań czerpię z życia codziennego. Często przechodzę ulicą w moim mieście, na tej drodze mijam przestrzeń niewielkiego placu, na tym placu zlokalizowanych jest kilka ławek, na jednej z ławek przesiaduje sobie starszy pan. I ilekroć tamtędy przechodzę, zastanawiam się, czy przestrzeń placu z ławką odpowiada na potrzeby starszego pana. A będąc architektem, zastanawiam się, czy ktoś projektując ten plac i stawiając na nim ławkę, myślał o tym, że w ten sposób organizuje przestrzeń w odpowiedzi na jedno z ważniejszych wyzwań, przed jakimi stoimy, przed jakim stoją, tak jak pan zwrócił uwagę, społeczeństwa europejskie, czyli starzenia się społeczeństwa. Także jeszcze takie absurdalne pytanie też sobie zadaję, będąc urbanistką, urbanistą. Ile takich ławek trzeba byłoby postawić w miastach europejskich, aby sprostać potrzebom starzejącej się ludności? I właśnie między innymi na te pytania próbujemy sobie odpowiedzieć w Laboratorium Architektury 60+, które jest pierwszym w Polsce laboratorium zajmującym się innowacyjnym podejściem do planowania i projektowania w kontekście starzenia się społeczeństwa. Dlaczego powstało Lab 60+? Co skłoniło mnie do tego, żeby się tym zająć? Po pierwsze dlatego, że jako pierwsza w Polsce podjęłam dyskurs naukowy dotyczący koncepcji odnowy miejskiej w kontekście starzenia się społeczeństwa, to znaczy z perspektywy przestrzennej zajęłam się tym tematem również w zagadnieniach planowania przestrzennego, urbanistyki i architektury, czyli bardzo przekrojowo. Byłam uczestniczką również programu Top 500 Innovators i wydaje mi się, że to właśnie tam dodano mi odwagi, że warto wyznaczać sobie cele i warto po prostu małymi krokami je realizować. A to, co umożliwia mi realizowanie tego pomysłu i duże wsparcie merytoryczne, to Akademia Startupowa dla Kobiet, pierwsza w Polsce Akademia Fundacji Edukacyjnej Perspektywy, gdzie wspiera mnie moja mentorka, pani Izabela Paluch, prezes spółki Intech Politechnika Krakowska. Także to jest jakby taka inspiracja, dlaczego gdzieś tam podjęłam tą inicjatywę. Ale myślę, że to laboratorium jest bardzo istotne, ponieważ ono przede wszystkim wynika z istniejącej potrzeby. Ponieważ wydaje mi się, że wszyscy troszczymy się o naszych dziadków, naszych rodziców i generalnie nas samych, bo to kiedyś my będziemy seniorami i seniorkami. Myślę, że powstało również dlatego, ponieważ jesteśmy grupą ludzi w różnym wieku, różnej płci, którzy generalnie chcą zmieniać świat. Jesteśmy właśnie interdyscyplinarnym zespołem naukowców, praktyków, dydaktyków. Na dany moment laboratorium liczy 10 osób, jeżeli chodzi o zespół ekspertów, natomiast cały czas się poszerza i tutaj generalnie chcemy zgromadzić, stworzyć taką platformę najlepszych ludzi w Polsce, którzy zajmują się tą problematyką starzenia się społeczeństwa przekrojowo, tak jak powiedziałam, od takich kwestii strategicznych poprzez urbanistykę, architekturę, a nawet wnętrza, ergonomię i wzornictwo przemysłowe. Inspirujemy młodych ludzi również do działania, ponieważ w ramach Politechniki Śląskiej Wydziału Architektury powstało koło naukowe o tej samej nazwie, Lab 60+. Mamy 15 młodych ludzi, którzy z wielkim entuzjazmem gdzieś tam realizują, zaczynają powoli realizować różne innowacyjne projekty. Najbliższe to warsztaty międzynarodowe, które teraz w poniedziałek, wtorek odbywają się na naszej Politechnice Śląskiej. Staramy się również stosować różne innowacyjne metody, tak jak co-designing, czyli współprojektowanie i angażowanie osób starszych do tego, żeby gdzieś tam te wspólne kierunki wyznaczać. Nasza oferta generalnie skierowana jest do władz samorządowych, deweloperów, ale także również architektów, urbanistów, ponieważ niezwykle istotne jest to, aby ludzie specjalizowali się, nawet będąc architektami, specjalizowali się w danej kategorii działań i projektów. No i generalnie są również skierowane te nasze działania do wszystkich tych, którzy już dzisiaj myślą o tym, w jakim środowisku
środowisku życia będą, w jakim środowisku spędzą swoje życie, swoją późną jesień. Oferujemy, drodzy Państwo, różne rozwiązania przestrzenne, które odpowiadają na potrzeby osób starszych właśnie w różnych skalach. W skali miasta, dzielnicy, budynku i wnętrza. I to, co nam przyświeca, nasze hasło sztandarowe, chcemy zobaczyć miasto oczami osoby starszej. Dlatego zainicjowaliśmy projekt o nazwie Obiektyw 60+. We współpracy z firmą For Experience udało nam się przygotować symulację postrzegania miasta przez osobę starszą. Jest to oczywiście na razie wersja demonstracyjna. Natomiast do tej pory zwróciliśmy uwagę, że na rynku generalnie brakuje takiego narzędzia, dzięki którym architekci mogliby weryfikować swój projekt na każdym etapie, na jakim on się znajduje, pod względem właśnie potrzeb starzejącego się społeczeństwa. Mamy do tej pory kombinezon Agnes przygotowany przez Massachusetts Institute of Technology. Natomiast on generalnie pokazuje nam problemy osoby starszej w świecie rzeczywistym. My próbujemy odpowiedzieć na to prewencyjnie, to znaczy, żeby zapobiec wybudowaniu czegoś, co nie będzie odpowiednie. Tak jak wspomniałam, jest to z For Experience działanie i tak jak wspomniałam, wykorzystujemy do tego okulary do wirtualnej rzeczywistości. Tutaj właśnie uczestnicy podczas wydarzenia Media Tent w Gliwicach, gdzie mieliśmy okazję się prezentować i prezentować również nasz pomysł. Do tej pory ta wersja demonstracyjna polega na takich trzech scenariuszach, jak jest i jak powinno być w kontekście tego, jak widzi osoba, która ma zaćmę, jak postrzega środowisko miejskie osoba, co się dzieje, kiedy mamy dezorientację tak naprawdę w przestrzeni i jak to jest i generalnie gdzieś tam jak powinno być, co się dzieje, kiedy mamy zachwianie równowagi. To jakby nie oddaje tej rzeczywistości, bo są print screeny. Jeżeli chodzi o przyszłość, oczywiście chcemy to rozwijać, chcemy także komercjalizować. Być może takim przyczynkiem jest dostanie się do wydarzenia finałowego czy gali finałowej w ramach konkursu AIT Health InnoStars Award. Także teraz we wtorek prezentujemy swój pomysł i walczymy z 6 innymi zespołami. I tak już na sam koniec, mam nadzieję, że jestem w czasie. Z życia laboratorium mieliśmy okazję... Dobrze. Mieliśmy okazję wystąpić na Dniu Wynalazków w Krakowie, gdzie prezentowaliśmy właśnie laboratorium. Ono jeszcze było w takiej, powiedzmy, fazie... Laboratorium tak naprawdę działa od lutego. Natomiast tu w kwietniu, powiedzmy, że jeszcze było w fazie takiej... początkowej. Dzień Nauki i Przemysłu w Technoparku... I tak jak wspominałam, Media Tent w Starej Fabryce Drutu w Gliwicach. Na razie takie trzy wydarzenia, ale oprócz tego małe gdzieś tam już też zaangażowania w projekt, możemy tak powiedzieć. Jesteśmy partnerem merytorycznym wzorcowego mieszkania seniora, które jest realizowane w Warszawie, także taki projekt wykonywaliśmy. Na dany moment również jesteśmy koordynatorem projektów w konsorcjum z innymi partnerami w ramach... tutaj Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. No i myślę, że jest wiele jeszcze innych inicjatyw, o których nie starczy mi czasu, żeby powiedzieć, ale generalnie pełni zapału działamy w tematyce 60+. Bardzo dziękuję i serdecznie zapraszam do współpracy, a mówiąc do współpracy, zawsze powtarzam, że do laboratorium tak naprawdę nie tylko potrzebne są osoby, które zajmują się problematyką starzenia się społeczeństwa. Generalnie są potrzebne osoby, które wnoszą potencjał, którego nie posiadają inni członkowie zespołu, jednym słowem, i wydaje mi się, że to jest taka też nadrzędna idea, która nam przyświeca. Bardzo serdecznie dziękuję. My dziękujemy serdecznie. A. Proszę Państwa, to jest dobry przykład na to, jak jeżeli się postawi jakieś wyzwanie ludziom, to oni się czują w obowiązku sprostać temu wyzwaniu. Pani półtorej minuty zarobiła, także spokojnie oddaję głos. Ja mogę tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Mhm. Ja mam takie pocztówki z Laboratorium Architektury 60+. Jeżeli ktoś z Państwa jest zainteresowany, to ja bardzo chętnie rozdam z taką krótką informacją, adresem mailowym, telefonem. Zanim oddam głos na tym razem 3 pytania, bo pani zarobiła, to chciałbym zaprotestować przeciwko tej nazwie. Ja jestem 60+. Ja zaraz wytłumaczę. Czuję młodo. No. A ja ją zaraz wytłumaczę. Gdybyśmy rzeczywiście podeszli do tematu, drodzy państwo, bardzo uniwersalnie sprawa by się po prostu rozmyła. Po pierwsze tak, 60+ według ustawy w Polsce to jest, tak jest definiowana osoba starsza, ale ja to tłumaczę inaczej. Ja to tłumaczę inaczej. Ja to tłumaczę, że jest to punkt
że jest to punkt taki milowy w cyklu naszego życia. To znaczy, generalnie jedni dążą do tej 60, inni są już po 60. Każdy okres w życiu jest ciekawy. Pani ma całkowitą rację. Jak ja byłem na studiach i w szkole średniej, to jak Beatlesi śpiewali When I'm 64, to ja się zastanawiałem, jak będę miał. Teraz sobie na okrągło puszczam i wiem już, jak to jest 64. Dobrze, proszę Państwa, trzy pytania, jak obiecałem. Jeżeli są jakieś komentarze, pytania, ale bardzo króciuteńkie. Bardzo proszę, jedno i tam potem drugie. I tam trzecie. To taki króciutki też komentarz związany z jakąś interdyscyplinarną. Króciuteńki, bardzo proszę. Co? Krótki, krótko. Krótki, dobrze. Znaczy, bardzo mi się podobało tutaj zastosowanie tej technologii do projektowania budynków, które będą dostosowane do jakiegoś tam sposobu widzenia osób starszych. I może też, nie wiem, jakiś krótki przykład, czy macie z kolei doświadczenie z drugiej strony, czyli w jaki sposób przy projektowaniu budynków uwzględnić nową technologię, żeby stworzyć je bardziej przystępnymi właśnie dla ludzi starszych. Od razu mam odpowiedź. Może trzy pytania, tu jeszcze drugie pytanie i tam na końcu, tu pan. Ja nie wiem, czy ja zapamiętam. I odpowie pani zbiorczo, myślę. No dobrze. Ja mam pytanie następujące, czy będziecie współpracować, bo już myśleliście o współpracy z plastykami miejskimi, żeby miasta jakby formować na bardziej przyjazne dla seniorów? I tam pani, bardzo proszę. Tak mi się przypomniało, Einstein, jak go zapytali, co on robi, żeby on tak jak on spisuje te swoje pomysły. On powiedział, pomysłów dobrych jest tak mało, że on jestem w stanie to spokojnie zapamiętać. Także myślę, że trzy pytania pani spokojnie zapamięta. Derwach mogę? Bardzo proszę. Dzień dobry. Dorota Kowali-Kociuszewska. Ja z głównego wykształcenia jestem konserwatorem dzieł sztuki. Stąd moje pytania, może i propozycja. Widziałam dosyć krzykliwe te reklamy, które państwo będziecie proponować, tak? Myślę, że jest to odpowiedni moment, żeby zacząć konsultować te elementy z konserwatorem miejskim, wojewódzkim, bo nie sądzę, aby było przyzwolenie na takie krzykliwe reklamy. Oczywiście one są bardzo potrzebne. To ja już się odnoszę. Pani mówi o symulacji, tak? Dokładnie. Ja już się odnoszę do tego. Tak jak powiedziałam na początku, jest to wersja demonstracyjna i generalnie tutaj kwestia wyrazu architektonicznego jest na pewno rzeczą do dopracowania i na pewno nie w tym kierunku gdzieś tam, jak to zostało na dany moment pokazane. Natomiast trzeba zdać sobie sprawę, że najpierw ludziom trzeba uświadomić pewien problem. I jakby kolejnym krokiem do tego jest ta cała gdzieś tam otoczka wizualna, dlatego ja zawsze wychodzę z założenia, że często właśnie te najbardziej designerskie i budynki, designerskie rzeczy, one często budzą taki trochę dystans w kontekście potrzeb osób starszych. One nie są dla nich przyjazne i rzeczywiście tutaj duży nacisk na to musi zostać położony. Tak samo jak kwestia w ogóle konsultacji pewnych rzeczy jeszcze z geriatrami. Tak jak mówię, jest to bardzo świeży pomysł. Od lutego dopiero zaczęło to działać, więc kolejne etapy przed nami. Jak najbardziej się zgadzam z tym, że to trzeba uwzględnić. Tutaj było pytanie jeszcze, no i widzi pan już w tym ferworze, nie pamiętam. Tylko krótko. O plastykach miejskich. Tak, jak najbardziej. Generalnie jesteśmy fundacją w trakcie rejestracji, więc zdecydowanie jednym w ogóle z naszych takich celów przyświecających jest właśnie wsparcie władz samorządowych, wsparcie również ludzi zajmujących się tą problematyką, więc zdecydowanie ta skala jakby jest dla nas istotna, a współpraca z plastykami myślę, że to jest niezwykle również ważne, żeby... Znaczy, to wszystko zależy od otwartości, prawda, danego człowieka, bo jeżeli my tutaj wychodzimy z pewną propozycją, ofertą, że jesteśmy w stanie wesprzeć, to musi być ten odzew również z drugiej strony. Także to jest indywidualna sprawa. Oczywiście są takie miasta, które są otwarte, są miasta, które gdzieś tam jeszcze nie widzą w ogóle tego problemu, a wręcz uważają, że roztaczam tutaj rzeczywiście taką aurę demograficznego tsunami, które powoduje, że nie jest to zachętą dla chociażby tworzenia bazy ekonomicznej, ściągania nowych inwestorów do miasta, mówiąc o tym, że miasto się starzeje i kurczy, a zapominając o tym, że jest to wyzwanie i że naprawdę może wnosić duży potencjał w rozwój tego miasta. Krótkie pytanie. Teraz od jakiego czasu jest inicjatywa ten budżet obywatelski? Czy składaliście jakieś projekty? Nie, no, tak jak mówię, to jest od lutego dopiero kształtujemy tak naprawdę zespół
działamy również promocyjnie w tym zakresie. Wchodzimy w 2 projekty, więc no zdecydowanie jeszcze, oczywiście to wszystko jest w planach. Teraz przez wakacje startujemy z konkursem na plac 5 Rogów w Warszawie, także... Bardzo dziękuję serdecznie. A teraz będzie... Dziękuję. Dziękujemy.